Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taki mały, kolejny preparat od firmy K2. To jest, nie wiem czy to dobrze widać, Aluchrom, czyli preparat do czyszczenia i czyszczenia i nabłuszczania metalowych powierzchni, czyli tak zwanych chromów. Sprawdźmy, jak to się generalnie spisuje. Dzisiaj będziemy czyścić taki oto nieładny przypadek kierownicy rowerowej. No, dostaliśmy ten rower generalnie w prezencie, bo ktoś nie potrzebował i no, muszę go doprowadzić do jakiegoś stanu użyteczności. No jak widzicie, tak on w tym momencie wygląda. No to nic, bierzmy się do roboty. Więc tak, jak instrukcja powiada, pierwsze mamy nanieść troszeczkę naczyszczony preparatu na czyszczoną powierzchnię, rozprowadzić, no i rozpocząć nasze czyszczenie. Więc tak, ja mam do tego taką szmateczkę, no i zaczynamy tutaj to polerować. No i zobaczymy, czy nasz ten środek jest w stanie ściągnąć takie pierwsze oznaki tutaj korozji. Ok, tak jak widzicie, już po troszeczkę poszlifowałem, trwało to około, nie wiem, powiedzmy 5 minut tym naszym aluchromem. Tak to mniej więcej wygląda, a tak to wyglądało wcześniej, w drugą stronę nie ruszałem jeszcze, więc no jest różnica. No niestety tutaj wżery są dosyć głębokie, więc tu już raczej nic nie pomoże, ale wszystko ładnie ściągnęło. Ale zrobimy taką małą konfrontację jeszcze, bo mam jeszcze drugi produkt tutaj, K2 Turbo, i teraz tą drugą stronę spróbujemy tym preparatem K2 Turbo zrobić i zobaczymy, jaki będzie efekt, bo coś mi się wydaje, że chyba jesteśmy w stanie uzyskać dokładnie to samo tym drugim preparatem. No nic, sprawdźmy. W porządku, tak więc skończyliśmy tutaj szlifowanie tej drugiej strony. Jak widzicie, jest różnica. Ten kawałek jest taki bardziej lśniący, ten taki troszeczkę bardziej jakby jednak w macie, mniej nabłyszczony. No oczywiście z tej strony też są takie głębokie wżery, które zostały no, oczyszczone z tej rdzy, ale no, szału nie ma. O wiele lepiej jednak definitywnie się ten aluchrom sprawuje. Ale od biedy, jeżeli nie mamy aluchroma, mamy K2 Turbo, też generalnie możemy to użyć. Ok, ja przelecę jeszcze to tutaj do końca, spróbujemy jeszcze tą śrubę troszeczkę tu podczyścić, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po takim mocniejszym czyszczeniu. I tak to wygląda po czyszczeniu. Pewnie jakbym miał jakieś mechaniczne urządzenie do czyszczenia, tego by to o wiele lepiej wyszło, ale i tak w porównaniu do tego, co było, no to wygląda to naprawdę świetnie. Więc spokojnie mogę Wam polecić taki środek do czyszczenia wszystkich chromowanych powierzchni.